Siemaneczku, ja jestem Pepeotem Games, witam was, można powiedzieć, w drugim odcinku z gry pod, można powiedzieć, polską nazwą Wojny Magazynowe, czyli lecimy dalej. Na początku odcinka zachęcam do zostawienia paczki w górę komentarza i życzę miłego oglądania. I prośba do oglądających, jeśli odcinek wam się spodoba, i byście chcieli, żebyśmy tutaj dalej ogrywali tą grę, proszę napisać mi to w komentarzu. Będę chciał ogarnąć sobie pewną wersję tej gry i będziemy sobie to ogrywać po prostu na kanale. I bez zbędnego mojego pitolenia lecimy sobie dalej. No co, musimy zabrać 831 do 1000 dolarów. Musimy ogarnąć 1000 dolców. Dobra, czy mamy coś do sprzedania? Już tu nic nie mamy. Dobrze, czy mamy jakieś tutaj aukcje? Mamy aukcję, mamy jedną aukcję, dobra, jedziemy na aukcję bez zbędnego przedłużenia. Bierzemy sobie autko. Przecież aukcja już chyba jest, co? No jest, oczywiście, aukcja to jest w tym samym miejscu, co była. Jechać się, ojojojoj, kurwa, TPI podkręciłem za mocno. No i lecimy. Zobaczymy. I później musimy kupić sklep, z tego co widzę. Właśnie z takimi rzeczami, żeby po prostu je bezpośrednio sprzedawać w sklepie chyba. Tak, buy pawn shop. Będzie kupić po prostu później sklepu. Dobra, aukcja jest. No ja nie blokuję, bo po prostu blokuje jest 169 dolarów, no to mi po prostu to ogarnąć. Dobra, mamy już, myśleliśmy. Nasza tutaj piękna paniusia jest oczywiście tutaj. No co tutaj mamy? Mamy jakiś wózeczek zabawkowy, jak to powiedzieć. Łóżko. Jakiś jakby zegar. Tak na pierwszy rzut oka. Mamy lampę roboczą, albo taki naświetlamy, taki filmową bardziej o lampę. Czy coś więcej? Jak tak? No i oczywiście ta skrzynia, butelki jakieś może śmieci. No co, to lecimy. Oj, no zobaczymy do kiedy. Czekajcie, jak ja bym chciał. A ja mogę sobie tak podbijać, tak? 50 podbijamy, a co? Dwie stówy. Czy będzie moje za dwie stówy? I sprzedany dla mnie za 200. Czy mi się to zwróci? Nie wiem. Domyślam się, że tak. Dobra. Patrzmy. 11 dolców za łóżeczek. Sama skrzynia kosztuje 27. Chyba jej otworzyć. Nie mogę na razie. Nie wiem, albo dołożymy, albo zarobimy. Dlatego nic nie wie. To oczywiście butelki, które. Taka cienie. Ja chciałem położyć. 48 to, tu mogę sprzedać, znaczy od razu. Tu mam jakiś. No właśnie zegar, tu mnie zastanawia. Zegar za 12, to jakaś metalowa skrzyneczka. Tu jest zegarek drugi. Ojej. Mam takie zegarki. Czy to mi się zwróci? Ciężko mi poprawić. Jestem tylko potencjał na tej lampie. Czy coś z tego będzie? 23. Czyli można powiedzieć, że ja raczej chyba dołożyłem, bo coś będzie w tej skrzynce. Mogę to otworzyć. No, ja nie mogę. Czyli bierzemy wszystko na pakę. No, ale to mniejsze rzeczy, ale nie na pakę. Ja chciałbym może tą pakę otworzyć, nie? Żeby takie przełożenie miało. Tutaj mogę sprzedać, dolc, jednego dolca zrobić mi z tego. Może być, jak dołożymy. No, ale to wiecie, no, to jest taki. Biznes niepewny, tak? No, jak coś mamy, ale mamy coś. Mamy! Proszę Państwa, 17. Świat baseballowy i mamy jakąś. Niezłą puszkę z jedzeniem. Może i niedużo. No nic, a to.
3 ale chyba radzi. Chciałem 10 rzeczy mieć po 200, tak? Żeby to ogarnąć. No może to będzie miało jakieś więcej nogi, chociaż nie stwierdziłbym tego. Ale to wszystko trzeba elegancko, na elegancko czekać. Czy to będzie zawsze miało więcej nogi, jak weźmę teraz to łóżko? Znaczy podstawy raczej tego łóżka. Jeszcze materiał by się przydał. Tak słabo to kuźwa leży. Nie ukrywam. Ale chyba ogólnie wszystko się zmieści. Więc no nie ma takiej tutaj tragedii pod tym względem. No. Niestety jak ktoś do czego to wybaczy się loguje. Niestety komp nie domaga. Proszę o wyrozumiałość. To dlaczego? Bo jeśli za szybko to chodzę, coś chodzę, to trochę za szybko mi te FPS-y zlatują. Dobra. Bierzemy, to jest zegar. Nie wiem, czy z tego coś zrobimy. Musiałem zrobić aż $356, żeby ten 1000 mieć. Czy to będzie możliwe? I nic stwierdzić. Zobaczymy, na ile to wystawimy po prostu, bo... taka lampa, no zdawało mi się, że troszeczkę więcej powinna kosztować niż 50 dolców. Dobra, to mi się pewnie za fajtnie gdzieś na ziemię. Fajtnie mi się na ziemię. To muszko też mi się zaraz fajtnie na ziemię. O kurwa, to żebym sobie teraz włożył. Kurwa, na to płycę bym pierdolnął. Nie wiem. Ani pasami nie spięta, nic. Dobra. Na razie wszystko się układa. Więc jeszcze wracamy do tego tematu. Możecie mi napisać, jeśli wam się spodoba gierka u mnie na kanale, właśnie ta, czyli z wojen magazynowych, jak ja to mówię, to proszę napisać w komentarzu. Ja sobie ją postaram zakupić, bo ona chyba już wyszła w sumie, tak mi się zdaje, chociaż pewności tak 100% to ja... ale widzę, że tam kanał będzie. Pewności nie, muszę zobaczyć. Dobra, ja teraz bym chciał pakować tutaj wszystko z tego samochodu do storage for truck. To mamy trochę szybciej. Teraz tak, pakowujemy to wszystko do tego, będziemy sobie teraz to wszystko wystawiać. I zobaczymy. Mam nadzieję, że sobie powystawiać na spokojnie. Wiadomo. Zobaczymy, jakie ceny to będzie można ustawić. Chociaż mi się zdaje, że raczej powinniśmy zrobić te $354. To... tak, dobrze widzicie? Tak, dobrze widzicie. Bo są kaski baseballowe, tam kto powinno. No, kaski baseballowe to mi się zdaje, że około stówki. Około $100 powinno być. Za to może się dostanie. Zegarki za 225, 26, nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Nie, faktycznie one to będą miały ceny, dobra, nie mogę z czymśkolwiek chodzić, dobra, szybko. No i tak wyszedłem, co? To może było lepiej. Dobra, mam być tak, czekajcie, ja wyciągnąłem z tej skrzynki, bo też tak sobie teraz zastanawiam się. No chyba tak, chyba z automatu mi ciągnęło, dobra? Czyli tak, czekajcie. A nie, pardon, to nie tak, to było tabletem. Tablet. Option set up, dobra. Mamy to. Dajmy 40, zobaczymy. Megaki damy po 20, 30, tak samo, zobaczymy, czy pójdą, za ile pójdą. Może to będą za wysokie ceny, 17, no dobra. 13, 15, wiadomo, jaka tam na razie ustawię, tak ustawię, bo ciężko mi jest stwierdzić, ile faktycznie mogę fizycznie na to wziąć rzeczy. Może jeśli nie jestem na jakimś pułapie wysokim, a żebym sobie tak, wiadomo, jakie ceny móc te ustawiać, tego jeszcze nie wiem. Mamy 820, tutaj mamy metal box, czyli mamy te... skrzynkę metalową, dobra, tu mamy łóżko, mamy tutaj
piękny, jak to się mówi, łóżko. Bez materaca. Małe łóżko w zasadzie. Coś tam zrobiliśmy, ale cudów nie oczekujemy. Na razie z tego. Mamy 940, więc może przesadziłem trochę z tą większą akcją. Więc godzina czwarta. Czy jeszcze jest jakaś możliwość aukcji? Myśmy zaryzykowali jeszcze aukcję. Finish to jest do 6 godziny, jest godzina czwarta, dobra. No co, no nie ma co się finiszyć. Trzeba lecieć dalej na aukcję. I zobaczymy, czy coś jeszcze z tego skrami pod tym względem. Czy coś mi zrobimy? Trzeba. Tu widzę, że chyba stację pokazuje, ponieważ widzę, że mam paliwa mało, ale ma to jeszcze nie jest wymagane w tym momencie, żebym musiał tankować. Aż tu coś mi pokazuje. Nie, na razie to jedziemy na. Ej, proszę Państwa, to właśnie ten nasz. Jezu. Ole się wysiedłem. Ej, kurwa, to jest tu? Tak. Stój. Naszą akcję. Dobra. Dobra, mamy jakąś wannę, mamy paletę, mamy skrzynię. Mamy skrzynią paletę, tak to można powiedzieć. Na skrzynkę małą. Tutaj dalej nie widzę, co by tu mogło być. Tam coś, coś jeszcze dojrze. Tam jakieś pierdółki są. No zobaczmy. Coś 40. Teraz najmniej dyszkę więcej. Będzie moje za 200. Dobra, jest za 200 moje. Nieźle. Więc zobaczymy teraz, co my tu będziemy mieli. A paleta raczej wątpię. Skrzynia paleta, jaka skrzynka ma, tylko to nie wiem. Monitoring kamera. Tu jest za 11 monitoring kamera. Military med. Mil. Czyli to jest chyba jedzenie, ale nie jestem pewny. Powiedziałem, że angielskiego się nie uczyłem, więc to mi jest troszeczkę ciężko tłumaczyć. 25 za szopę. Bardziej komodę. Ty, ja to pierdolę, że przecież mogę kurwa naprawiać. To nie? To pytanie mi przyszło do głowy to. To będę miał trochę więcej. Mamy tutaj. To jest jakiś naszyjnik. Tak, to jest naszyjnik. Od kamera jakaś. Tutaj nie możemy zmierzyć. Tu jest wód kontener jakiś 25 dolarów. Wannę sobie zmierzyliśmy z tym. Badaliśmy, tak to powiem. Tylko ja tutaj dupy dałem. Teraz mi się przypomniało, że przecież ja tu mogłem sobie wziąć. A i tu coś jest, piłka jeszcze. Czy jest? Czekajcie, ja muszę chyba po prostu nam wziąć coś, podnosić teraz na przód. Dobra, ja muszę pomyśleć. Bo widzicie, ja teraz tu sobie dupy dałem. Nie oszukujmy się. Bo powiem, że mogę renowację robić. Dobra, teraz tak dodałem dupy, bo mam ciężko to ułożyć. Dobra. Trzeba teraz mniej więcej równo to ułożyć, miałem możliwość, tylko czekać mój pick-up. Dobra, ogarnął, dobra. Wiadomo, nie patrzcie się na to, że tak ułożyłem, bo wanna jest dużo ciężejsza. A teraz wannę, na wannę, wannę położę teraz na tą właśnie. Ja też tego nie mogę zbadać. Szkoda. Wannę położę na tą komodę, szafę. Komodę bardziej. Niestety, ale tak trzeba tu zrobić, no raczej chyba się jej krzywda aż takiej nie zrobi, bo to jest bardziej chyba dębowa nawet, mógłbym to rzec, jest w wannym stanie, więc to powinno być w miarę adekwatne. Dobra, tu jakieś pierdoły sobie pakujmy, jeszcze ci to będą, w sumie te pierdoły tam nie przemyślałem, bo mogę sobie do skrzyni położyć, ale wiadomo, tu się tak człowiek troszeczkę jeszcze tej gry uczy, to do czego chodzi. Co my tu jeszcze mamy? A mamy oczywiście radyjko, które musimy teraz zmierzyć, ile będzie poszło 28. Bo teraz myślę tak, jak wspomniałem, jeśli to już pamiętam, w tym odcinku mogę sobie to napadać. Czy to też
To mi zostało, czy już nie? Czyli muszę coś od nowa kombinować. Dobra, nie wiem. Tu mam ten wisiorek. Jakiś ładny wisiorek. Czy ja go sprzedałem, czy ja go wziąłem? Coś mi się tu pokićkało. Kamera następna. Ale nie mogę. No ciężko powiedzieć, co ja mogę za ile wystawić teraz. O, takie pierdółki mogę sobie tak wziąć. Problemu nie ma. Czekajcie, ja muszę sobie tu naświetlić. Mogę sobie ustawić jakieś tutaj, właśnie tego kółeczka, tak to będzie. Na jakieś większe, po prostu miał lepszy punkt zaczepienia. Tego, żebym widział. To ja klikam po prostu, no ale no, na razie jest dobry. Ja sobie jakoś tutaj ogarniam temat, więc mogę sobie do schowka schować. O, cyk tutaj. I to też powinno, znaczy do schowka, do tego, kurwa, szafeczki, tak to można powiedzieć, półki, kurwa, nie szafeczki. A sobie to schować. A właśnie, czy ja tej komody teraz w sumie nie mogę otworzyć? Nie, komody nie mogę otworzyć. A szkoda, szkoda. Zostaje nam wanna. Wanna będzie pewnie dość ekstrawagancka pod tym względem do ułożenia. No a jakże? Tadzio, dobra, spoko, jak sobie to ogarniemy temat. Musimy ją położyć. Tak. Chyba wszystko. Dobra, lecimy. A, se szwęga puściła. Tutaj. Dobra, lecimy i zobaczymy. No tak naprawdę to nie wiem, nawet jeśli demo jest możliwości czasowej. Tak prawdę mówiąc, więc tutaj troszeczkę naczuję, sobie tutaj ogrywam to. Może w każdym momencie mi to wywalić i będzie dupa, ale spokojna głowa. Ale czuję ten pikał, że troszeczkę ten trud podrywa. Stój, kurwa. Stój, stój, mania, stój. Dobra, zrzuć wszystko z pick-upa, rzucaj, rzucaj, rzucaj. No ja właśnie pomyślałem, że ja mogę coś tu naprawiać, ale kurziła. Pixfix. To było to, ale poczekajcie. To było tak? Nie, czekajcie. To mi coś tu wtedy dawało możliwość naprawy. Czy ja miałem wczoraj z widy? Znaczy, jak nagrywałem, czy ja miałem z widy z tym? No nie mam widów. Mam, że gadałem. Tu już jest trochę tak. Tutaj nie mogę, ale coś tam jakoś ponaprawiam. Co mogę do naprawy? Więc na razie nie źle. Finansa, bo jesteśmy może nie jakoś tragiczni, ale dobrze też nie. Tutaj już nie mogę. Tutaj, czy to będę naprawić? No, na pewno nie naprawiłem. Zawsze to parę groszy będę miał więcej, tak? Po naprawie, czy tam po renowacji. Zrobię to jest parę groszy więcej. Taką młodę. Tak kuźwa, może nie było troszeczkę bardziej, to by... No... Wziąć to ogarnąć, to by było cudownie, no ale no... Nie oczekujmy na nic. Pod tym względem. Na razie bierzemy to, co możemy, zarabiamy pieniążki i zobaczymy, co z tego będzie. Ile my z tego zarobimy? Czekajcie, to nie, to chyba jest jedzenie. No jedzenie raczej to nie możemy robić. No nie przeginaj. Nie przeginaj, człowieku. Dobra. Tak, tutaj tak. I chyba nam zostaje tylko ten aparat. Kamera, dobra. Jak powiedzieć, kamera, to jest kamera, dobra. No i teraz, aplikacja, cel app. Tutaj to nie wiem, co to jest, więc nawet na stówę, po prostu żeby wiedzieć, co to jest, bo nie wiem, co to jest. Military, damy te 60, 84, nie wiem, abstrakcyjny trochę ceny daje, no ale wiecie, to jest początek. Ja się muszę tego nauczyć, bo nie będę chciał później i tak w późniejszym czasie będę chciał to pewnie ogarnąć, tą grę kupić. To i tak będę pewnie miał, że tak to powiem, od nowa będę musiał zaczynać, więc
Więc spokojna głowa. Tak, 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 tak. Mamy 1000 ponad. Mamy prawie 1000. Mam ponad 1100. Mamy 1200. Dobra. Tu mamy. I teraz każą nam kupić. Bej. O. Kup sklep. Więc jedziemy kupić sklepik. Czyli czekajcie o tej godzinie, będę mówił. Nie, to będzie co? Ja się przekimam, w pewności. Ja się przekimam. I wtedy dopiero pójdziemy sobie. No kurwa, to nie da chłopa. Przepraszam bardzo. Nie chciałem się wymać. Mamy level 4, więc. Chyba level 4, jak dobrze widzę. Bakimnijmy się. Co? Everyday 8. 500 weeks. Nie wiem, o co kon nawodzi. Zrobiliśmy półtora koła, best sort time 92, dobra, dwucha pół, 92, dobra, nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Dobra, to idziemy teraz w ten sklep, kusiwa chyba kupić, co? Ciekawe, jak będę chciał kupić pełną wersję, czekać, wtedy demo będzie automatycznie przejdzie na pełną wersję. Czy jak to będzie? Ale nie wiem, zobaczymy. Na razie ogrywamy, kupimy to i pewnie będziemy kończyć. Wtedy będziecie mogli napisać mi komentarza. O kurwa, nie tak to jebem. Kupimy to i zobaczymy. Dobra, Serfor. A 500. Quest complete. Quest complete. Aha. Take items to workhouse at power shop. Please items sell in the power shop. Nie wiem, jak to power shop się pisze, czyta, ale switch sync the set found shop the open. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ale to będziemy sobie ogarniać najbliżej w następnym odcinku. A w dzisiejszym byłoby to na tyle, jeśli taki odcinek się spodobał. Zostawcie szybkie w ogóle komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się z innego odcinka. Na razie, cześć.